Dobry wieczór Państwu. W pewnym wieku ludzie, żeby nie wpadli w rutynę, muszą coś zmieniać. Dlatego od czasu do czasu, dlatego ja jestem dzisiaj we wtorek, a nie w poniedziałek. Wczoraj był Jacek Prusinowski, dzisiaj ja jestem na jego miejscu. I nie da się ukryć, że przytrafił się nam dzisiaj dzień dość barwny i obfity w wydarzenia. Dlatego, drodzy Państwo, dzisiaj będzie naszym gościem Patryk Jaki, polityk prawicy Solidarnej Polski, poseł tejże formacji jako pierwszy gość. O czym będziemy rozmawiać, to chyba już wiadomo. Przede wszystkim o dzisiejszych wejściach służb do mieszkań polityków Solidarnej Polski, w tym do domu Zbigniewa Ziobro, byłego wicepremiera i ministra sprawiedliwości, który w tym czasie jest ciężko chory w szpitalu. Będziemy rozmawiać na temat zasadności tej decyzji, a także tego, jaki ma to wpływ na losy Solidarnej Polski. To nie koniec, drodzy Państwo. Następnym gościem będzie Agnieszka Romaszewska, była już dyrektor telewizji Bielsat, twórczyni tej telewizji. Będzie mówiła o okolicznościach swojego odejścia, a także o tym, co się stanie z tą bardzo ważną dla Białorusi, dla białoruskiej opozycji instytucją po jej odejściu. A później będziemy rozmawiać o tych pociskach, które od czasu do czasu przecinają nasze granice, i będzie nasz nieoceniony w takich sytuacjach generał Komornicki, częsty gość w naszym programie gościem. Także zostańcie Państwo przez najbliższą godzinę z kawałkiem. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. A teraz witam Patryka Jakiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Czy państwo się spodziewaliście w ogóle, że coś takiego może się stać, że do grona domów pana kolegów, no właściwie najbliższych współpracowników, prawda? Bo to właściwie, jak się patrzy po nazwiskach, to i Zbigniew Ziobro, i pan Kantak, i pan Romanowski, no generalnie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że cała czołówka Solidarnej Polski została dzisiaj odwiedzona przez służby specjalne, jeżeli można tak to nazwać. Oczywiście, no my się spodziewaliśmy tego, że Tusk będzie chciał wykończyć tych, których najbardziej nienawidzi. No ale to tak jak mawiał Churchill, że jeżeli nie masz wrogów w życiu, to znaczy, że coś robisz źle. I to jest tak, że jeżeli tacy ludzie jak Tusk chcą nas zniszczyć, to znaczy, że chyba nie jest z nami aż tak źle. I po pierwsze chcę powiedzieć, że trzymamy się bardzo dobrze, dlatego że no my jesteśmy przekonani, że to, znaczy nie jesteśmy przekonani, po prostu tak jest. To oni bezczelnie łamią prawo, zasady, i oni za to prędzej czy później odpowiedzą. I role się zamienią. Dlatego pod tym względem jestem spokojny, no ale oczywiście to po pierwsze. Po drugie, pan pyta, czy się spodziewałem, że aż tak. No nak spodziewałem się. To znaczy, rzeczywiście Tusk przekracza wszelkie możliwe granice, których do tej pory w III Rzeczypospolitej nikt nie przekraczał, ponieważ wejście do domu ministra, sposób, w jaki zostało to zrobione, to znaczy rozwalanie płotu, wyważanie drzwi, zaklejanie kamer wewnętrznych, zewnętrznych, no to wie pan, no, rzeczywiście czasem stosuje się takie środki, ale je się stosuje w stosunku do terrorystów, na przykład, albo do ludzi, którzy w domu, nie wiem, porwali dzieci. No i wtedy takich środków się używa. Natomiast ja przypomnę, że według polskiej doktryny prawnej stosuje się zasadę proporcjonalności, to po pierwsze. A po drugie, no jest tutaj, warto to powiedzieć, kodeks postępowania karnego, artykuł 224, który mówi, ja to przeczytam, żeby nie było, że coś manipuluje. Osobę, o której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. Wtedy, kiedy była prawdziwa praworządność, to przypomnę, że na przykład funkcjonariusze CBA całą noc i półtorej dnia czekali, aż przyjdzie pan senator Gawłowski, kiedy miało nastąpić przeszukanie u niego w domu, mimo że on był podejrzany, a Zbigniew Ziobro nie jest o nic podejrzany. A teraz oni nawet się nie skontaktowali ani ze Zbigniewem Ziobro, ani z jego żoną. Nie, po prostu oni za nic mają prawo. No to za nic mają ten przepis. Panie pośle, mam wielką prośbę. Dziękuję za przygotowanie się merytoryczne, ale mam prośbę, gdyby pan odłożył kartki, bo one mikrofon strasznie zakłócają panu. Mam, jak pan szeleści, w związku z tym pytanie, czy nie było takiej próby, jakiegokolwiek uprzedzenia, zapytania o wydanie telefonów? No wiem, że Zbigniewowi Ziobrze, z tego co tak naprawdę informacje mam z mediów czy z Twittera, że również telefony dzieci zostały
czy nie wiem, czy zarekwirowane, czy w każdym razie przeglądane przez, zażądali wydania ich funkcjonariusze. Także własność teściów była przedmiotem zainteresowania funkcjonariuszy. Czy nie było żadnego wcześniej działania, czy zwrócenia się z prośbą o wydanie tych, czy z żądaniem wydania tych urządzeń? Nie, myśmy dzisiaj dokładnie wszystko badali i okazuje się, że nie było żadnego kontaktu ani ze Zbigniewem Ziobro, ani z jego żoną. Na pytanie zresztą, dlaczego tak się stało, to dlaczego się z nim nie kontaktowano, rzecznik prokuratury nie potrafił na to pytanie dzisiaj odpowiedzieć. Każdy z Państwa może zobaczyć. Czyli sposób bezczelny, gangsterski, łamie się prawo. Po drugie, jeżeli chodzi o jego dzieci, no rzeczywiście był jakiś napad dzisiaj na jego mieszkanie, jego teściów. Przypomnę, że jego teściowie w ogóle nie są o nic podejrzani. Nigdy nie mieli nic wspólnego z polityką. Tak samo zresztą jak jego małe dzieci, które grały sobie na tabletach, które zostały im wyrwane. No w związku z tym, no po prostu to, co się dzieje, to jest Białoruś. No to jest po prostu, nikt tak daleko się nie posunął. Ja przypomnę Państwu, że senator Grodzki, którego 250 osób zeznało, że żądał korzyści majątkowej w zamian za wykonane zabiegi, że nikt mu drzwi nie wyważał. Nikt mu takich akcji w domu nie robił. A tutaj się okazuje, że Ziobro, który nawet nie jest o nic podejrzany, i jego rodzina, która jest zmęczona, to już w ogóle nie jest o nic podejrzana, nigdy nie miała wpływu na żaden fundusz ani nic takiego, jest po prostu zastraszana. To chodzi o to, żeby wszystkich nas zastraszyć i żeby z Polski zrobić kraj trzeciego świata. Ale w przypadku wspomnianego przez pana byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, pana Gawłowskiego, wypomina się dzisiaj, że to właśnie Zbigniew Ziobro stworzył taką interpretację, albo przynajmniej zinterpretował tak przepisy, że immunitet polityka, posła czy senatora, obejmuje jego wolność indywidualną. Nie można go zatrzymać, nie można go aresztować, ale nie obejmuje już jego majątku, czyli na przykład możliwości przeszukania przez służby w jego domu. Czy w ten sposób Zbigniew Ziobro w pewnym sensie nie ukręcił bata, który jest dzisiaj używany przeciwko całemu waszemu środowisku politycznemu? Nie, dlatego że Zbigniew Ziobro mi dzisiaj przekazał przez telefon, że przecież to jest oczywiste, że gdyby ktoś skorzystał z tego artykułu kodeksu postępowania karnego i poprosił go o udostępnienie tego mieszkania, to oczywiście by je udostępnił. No to w czym jest problem? To znaczy, oni nie chcieli tego zrobić, dlatego że chcieli zrobić pokazówkę. Jak to pan Grabiec bardzo jasno wytłumaczył, jaki jest cel tego działania. On powiedział wprost, ja to go zacytuję, no chcieliście konkrety, to macie konkrety. O co więc chodzi? Chodzi o to, że Platforma nie zrealizowała konkretów wobec ludzi, wszyscy to już widzą, będą wyższe podatki, nie będzie CPK, nie będzie innych rzeczy, nie będzie chleba, ale za to macie igrzyska. Chcecie konkrety? Proszę bardzo, mówi pan Grabiec. A już pomijam już cały kontekst tej sprawy, mianowicie, że to wszystko organizują po prostu gangsterzy, to znaczy ludzie, którzy siłą zajęli prokuraturę bez żadnej podstawy prawnej, ludzie, którzy połamali wszystkie ustawy, żeby dorwać się do stanowisk, do samochodów i do dodatkowej pensji, oni teraz będą pilnowali ustaw. No przecież śmiech na sali. Panie pośle, pojawiły się również takie plotki, że mogło nie chodzić wcale o Fundusz Sprawiedliwości, ale też nie, tak jak pan użył określenia pokazówka, ale też nie tylko o to, że jedno i drugie mogło być przy okazji, ale również, że prokuratura, a także Ministerstwo Sprawiedliwości gromadziło rozmaitego rodzaju informacje związane z różnymi środowiskami politycznymi, tak ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej i środowiskami biznesowymi wokoło Platformy Obywatelskiej i że tak naprawdę mogło chodzić o te informacje. No, takie informacje krążyły dzisiaj w mediach społecznościowych. Nieformalnie także przekazywali je niektórzy politycy czy dziennikarze. No tak, to znaczy, po pierwsze, jeżeli Zbigniew Ziobro miał gromadzić kwity na Platformę Obywatelską, to jest równie dobrze tak samo prawdopodobne i jeżeli miałby jakieś dowody, to rozumiem, nie skorzystałby z nich przez 8 lat jako prokurator generalny. To jest tak samo prawdopodobne jak to, że kupił większościowy udział w firmie Elona Muska. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę bardziej bulwersującą i to, że to mało osób w ogóle w Polsce bulwersuje, że przychodzą służby i zaklejają kamery zewnętrzne i wewnętrzne w domu. To znaczy to, co mają do ukrycia. Państwo wiecie, że to jest tak.
że ja oczywiście wiem, że dzisiaj że w tej chwili jest tak, że tłum silnych razem i pewnie dlatego też Donald Tusk to robi, żąda kamieniować, wieszać, prawda, tak jak było w rewolucji francuskiej, gdzie się stawiało, Robespierre stawiał tamtego i tłum rozstrzygał, tniemy czy nie tniemy. Natomiast no, chcę przypomnieć tylko, że od tego czasu jednak my tworzyliśmy, wydawałoby się, cywilizowaną kulturę, która tworzy jakieś zasady prawne i według tych zasad prawnych no jest jednak tak, że jeżeli chce się dokonać jakiegoś przeszukania w domu, no to musi być ktoś obiektywny, kto będzie tego pilnował. A jeżeli oni nie dość, że widać, ewidentnie widać, że oni nie chcą, żeby nikt przy tym przeszukaniu był, to by jeszcze zakrywają kamery, to znaczy, że widać, że mają coś do ukrycia, to może rzeczywiście oni w tym domu chcą coś podrzucić. No bo jak inaczej to wytłumaczyć? I że takie zachowanie nie powoduje wstrząsu w Polsce, to znaczy, że my niebezpiecznie, panie redaktorze, moim zdaniem przesuwamy granicę, gdzie za którą już za chwilę wolność obywatela przestanie być chroniona przez cokolwiek. I za chwilę, dzisiaj to dotyczy polityka, za chwilę będzie dotyczyć dzisiaj polityka, księdza, za chwilę będzie dotyczyć każdego innego. Związane z tym kolejne pytanie. Równocześnie dzisiaj doszło do przeszukania w domu Krzysztofa Mejzy. No, polityka niezwiązanego z waszym środowiskiem politycznym i zarazem, którego nie dotyczyła sprawa Funduszu Sprawiedliwości, która ma być przyczyną tych przeszukań, tylko jakaś zupełnie inna sprawa związana z tym, że jakiegoś pomieszczenia nie umieścił, w którym pracował, na strychu gdzieś nie umieścił w oświadczeniu majątkowym. Przynajmniej też taką informację przekazywano. Dlaczego równocześnie przeszukuje się dom Zbigniewa Ziobro i byłego ministra Mejzy, no, który nie jest najlepiej rozpoznawany przez opinię publiczną, powiem to eufemistycznie i najdelikatniej jak mogę? No, może być tak, że jest to cel jakiś polityczny, żeby te sprawy powiązać, żeby wizerunek całej akcji, nazwijmy to, był lepszy, że widać, że oni mają problem, sondaże im spadają, nie dotrzymali konkretów, mają coraz więcej problemów, muszą podnosić ceny, w budżecie nie ma na podwyżkę kwoty wolnej od podatku, no to w takim razie uznali, że pokażą, że przynajmniej coś robią, jeżeli chodzi o, że łapią złodziei, prawda? Tylko problem polega na tym, że od kiedy przejęli nielegalnie prokuraturę, to sprawę Grodzkiego skręcili, ludzi od Nowaka skręcają w prokuraturze, natomiast, czyli te swoje sprawy skręcają, a prokuratury nielegalnie przejętej używają do wykańczania swoich konkurentów politycznych na zasadzie zwykłej zemsty. Ja tylko jeszcze przypomnę państwu, że tą akcję wobec Zbigniewa Ziobry, bo wie pan to jest tak, jak państwo będzie chciało użyć siły, na przykład wobec pana redaktora albo wobec kogokolwiek innego. Na przykład wspomniał pan o tej, na przykład jeżeli chodzi, nie wiem, o sprawdzenie PIT-ów albo czegokolwiek, nie wiem, administracja skarbowa, to będzie pan chciał, żeby to ta osoba, która to robi, która używa siły państwa wobec pana wolności, żeby była osobą w miarę obiektywną. Problem tylko polega na tym, że osoby, które podpisały się pod dzisiaj tymi atakami na posłów, to są osoby, które zostały nielegalnie powołane do prokuratury krajowej i grupa z nich była odpowiedzialna za największy skandal, jeden z największych skandalów w historii III RP, mianowicie wydanie laureata pokojowej Nagrody Nobla, których szukał schronienia w Polsce, dyktatorowi Białorusi. I za to Zbigniew Ziobro ich zdegradował. I dzisiaj ci ludzie, czyli miał powód, żeby ich zdegradować. I dzisiaj ci ludzie mają rozliczać nas, czyli ludzie, którzy mają ewidentny powód do zemsty na Ziobrze i na naszym środowisku i siłą rzeczy nie są obiektywni. Swoją drogą to, że takich ludzi dzisiaj awansuje się do samej prokuratury krajowej, na sam czubek, nielegalnie, ale awansuje, no to też pokazuje, jakimi ludźmi chce się wysługiwać Tusk i jakie są jego cele. Słowo wyjaśnienia. Oczywiście chodziło mi o pana Łukasza Mejzę. Się tak zastanawiałem, że chyba to nie Krzysztof. Istnieje Krzysztof o podobnym nazwisku. Mam do państwa też prośbę. Możecie państwo wziąć udział w naszej sądzie pod naszą rozmową i oddać głos tak lub nie, odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiejsze wejście służb do domów polityków było uzasadnione. Zachęcam serdecznie państwa do zrobienia tego. Ja rozmawiam z Patrykiem Jakim, politykiem Suwerennej Polski. Panie pośle, pan
Oficjalną przyczyną tego wejścia jest kwestia Funduszu Sprawiedliwości. Rzeczywiście fundusz budził kontrowersje. Przede wszystkim zastrzeżenie, jakie wyrażano wielokrotnie publicznie, było takie, że fundusz miał służyć jakby naprawie strat spowodowanych przez błędy albo przez złe działania wymiaru sprawiedliwości. To była taka idea, która mu przyświecała. No a później między innymi pieniądze z niego płynęły do mediów na rozmaite akcje i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, zarzucano wam, że jest to finansowe narzędzie budowy popularności medialnej państwa środowiska politycznego. Co pan na to? To ja odpowiadam na to po pierwsze, tak. Jest ten fundusz, czemu on służył? No ma przecież ten fundusz ma swój statut i on jasno określał, że ma pomagać w szeroko pojętym poprawie bezpieczeństwa państwa. To był fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej, mówiąc dokładnie. I największy zarzut, no jakie były trzy największe projekty związane z tym funduszem, które na przykład Najwyższa Izba Kontroli Banasia krytykowała. No po pierwsze Klinika Budzik, projekt Archipelag, to jest ten projekt, w sprawie którego właśnie dzisiaj była ta akcja, no i straże pożarne. No i zarzut NIK-u polegał na tym, że straże pożarne, Klinika Budzik, która polega na wybudzaniu ludzi po wypadkach, znaczy zajmowaniu się nimi, czekaniu, aż się wybudzą, opieką nad nimi, że ono nie ma nic wspólnego z pomocą pokrzywdzonym. I po prostu konia z rzędem temu, kto by potrafił logicznie wyjaśnić, dlaczego nie ma nic. To znaczy, dlaczego osoby, które są pokrzywdzone w wypadkach, nie są związane z funduszem, który ma pomagać pokrzywdzonym. No konia z rzędem temu. No i dochodzimy do, kto to wytłumaczy. I dochodzimy tutaj do projektu, w którym odbyła się dzisiaj ta cała akcja, to znaczy do projektu Archipelag. To jest projekt znanego księdza, ewangelisty. Można zobaczyć w internecie jego dzieła. I on stworzył taki projekt Archipela, który polegał na tym, że buduje ogromny ośrodek, w którym byłyby takie archipelagi, gdzie mogłyby się ukryć rodziny, które są ofiarami przemocy w domu, na przykład matka z dzieckiem. I tam byłby dla nich taki archipelag, pokój razem z terapią, z warsztatami, gdzie mogliby wracać do normalnego życia. Ten projekt każdy z Państwa może zobaczyć i są firmy na YouTubie, jak ten projekt wygląda. No i oczywiście zarzut główny był taki, że jak ksiądz, tyle pieniędzy dla księdza, prawda? Gdyby było dla owsiaka, no to nie ma żadnego problemu, ale ksiądz. Przecież tam nie było żadnych pochodnych dla tego księdza, tylko po prostu wszystko szło na ten projekt. A drugi, najpopularniejszy zarzut wobec księdza był taki, że kiedyś był egzorcystą. No, księża też bywają egzorcystami. No i śmiechy, chichy, ha, 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 egzorcysta dostał pieniądze. Jakby jakaś lewacka organizacja, tak jak Trzaskowskiego tutaj, ci od tego, że ziemia się jutro spali, dostali pieniądze, bo dostają pieniądze, no to jest wszystko w porządku. Ale jeżeli dostaje ksiądz, no to wiadomo, że księża są źli i najlepiej, jak nie wychodzi nam 100 konkretów, to zaatakować księdza i jakiegoś polityka, bo oni uznają, że ich elektorat ich nie lubi. Zwolennicy tego wejścia, czyli w gruncie rzeczy bardzo wielu polityków Platformy Obywatelskiej, nie tylko, czy publicystów sprzyjających Platformie Obywatelskiej, używa takiego hasła, które również po prawdzie padało za czasów PiSu, no zresztą jest oczywiście bardzo starym hasłem, winni nie mają się czego obawiać. No ale może coś w tym jest, no jeżeli wszystko jest w porządku, no to no, wezmą te telefony, no drzwi tam trzeba będzie, to rozumiem, że tę ścianę przy tej, gdzie wyrwano, naprawić, no ale generalnie rzecz biorąc, po jakimś czasie sprawa się wyjaśni i tyle. Czy winni nie mają się czego, znaczy tak, niewinni nie mają się czego obawiać w państwie? Przepraszam, niewinni mają, tak, albo niewinni nie mają się czego obawiać, albo winni mają się obawiać, tak, rzeczywiście przerobiłem to trochę. Ale chodzi oczywiście o sytuację, kiedy my funkcjonujemy w państwie prawa. Mhm. Natomiast kiedy nas oceniać ma osoba, która była przez nas degradowana i wydawała laureata pokojowej Nagrody Nobla Łukaszence, najpierw ma nam stawiać zarzuty, a potem oceniać nas ma sędzia z Justicji, który chodzi w marszach z Donaldem Tuskiem, to jest państwo prawa? Znaczy, ja mogę liczyć wtedy na sprawiedliwy proces?
No bardzo wątpię w takiej sytuacji. W związku z tym jedynym sędzią w tej sprawie może być opinia publiczna. Problem tylko polega na tym, że Tusk zauważył już, moim zdaniem też z tego wzięła się ta akcja, że on zauważył, że tam, gdzie sędzią jest opinia publiczna, gdzie może być opinia publiczna sędzią, to znaczy przy komisjach śledczych, gdzie można wchodzić w szczegóły, gdzie się zadaje pytania, gdzie ludzie to obserwują, to oni po prostu przegrywają. Bo okazuje się, że z tych ich wielkich historii nic nie zostaje. Wielkich historii o Pegasusie jakimś tam i tak dalej. To jak przesłuchują prezesa Kaczyńskiego, to sami się kompromitują, prawda? A gdyby to zrobili na przykład poprzez prokuraturę, i czyli coś tam rzucili błotem, wyszedł jakiś tam rzecznik prokuratury i tak jak dzisiaj powiedział, że wie, ale nie powie, no to pewnie by wyszli na tym lepiej. No i myślę, że to jest taka konkluzja, że komisje się kompromitują, w związku z tym będziemy używali swoich prokuratorów do brudnej roboty, potem damy ich polityków, wystawimy swoim sędziom i oni wykonają wyrok. I w związku z tym, wie pan, to hasło, które pan wspomniał, no byłoby okej, gdyby w Polsce funkcjonowało prawo, ale ja panu czytałem właśnie te swoje kartki tak szeleszczące, że w Polsce od kiedy rządzi Tusk nie ma prawa. Już. Czy pan będzie próbował jakoś opinię publiczną, także Europarlament uruchomić w tej sprawie? No jak uruchomię Europarlament, to mogę na pewno liczyć na ich reakcję. Mianowicie ta reakcja będzie mniej więcej taka, że dlaczego jeszcze nie dodaliście im 30 lat, albo powinni dostać jakąś dodatkową karę. No, w związku z tym, no ja Europarlament znam bardzo dobrze i ja wiem, że tutaj to już w ogóle żadne kryteria obiektywne nie obowiązują i jak jest się człowiekiem, który reprezentuje prawdziwy konserwatyzm, to jest się tutaj prześladowanym od początku do końca, to znaczy nie można pełnić żadnych funkcji tutaj w Parlamencie Europejskim. Ma się regularne kontrole, które prześladują naszych pracowników. No tak tutaj wygląda to i Tusk się moim zdaniem wiele od nich nauczył. A czy pan, panie pośle, właśnie troszeczkę nie opisał podejścia dużej części prawicy, jeżeli nie, niemal całego PiS-u do spraw europarlamentarnych i polityki europejskiej, które bardzo wam zagroziły. A, oni i tak nas nie posłuchają, i tak nam dadzą w tyłek, i tak nas zrobią wariatów, więc my w ogóle nie będziemy próbowali nawet tłumaczyć im tam specjalnie swojego stanowiska. Znaczy tym ludziom, którzy tutaj są, ja już wiem, że nie ma żadnego sensu tłumaczyć naszego stanowiska, dlatego że wtedy, kiedy ja próbowałem, to kończyło się tak, każdy może zobaczyć w internecie, gdzie mi na przykład niemieccy twórcy raportu o Polsce, o polskiej praworządności mówili, że w Niemczech jest wyższa kultura. No i jak ja mam z takimi ludźmi rozmawiać, niż Niemcy reprezentują wyższą kulturę niż Polacy? I to zamykało dla nich dyskusję. Natomiast ja się odwołuję w swojej pracy do prawdziwego suwerena, to znaczy do wyborców, którzy mam nadzieję, że zmienią tych ludzi, którzy są tak aroganccy, że uważają, że wszystko im wolno. I jest już najbliższa okazja, będzie w czerwcu. To znaczy, żeby suweren im pokazał, czyli prawdziwi akcjonariusze, żeby im pokazali, że Europa nie musi tak wyglądać, bo pan mówi, żebym ja się odwoływał do akcjonariuszy, którzy są kolegami Tuska. No ja uważam, że to jest strata mojego czasu, natomiast uważam, że trzeba się odwołać do prawdziwych akcjonariuszy, którymi są Europejczycy. Pytanie od naszego widza, czy immunitet jest gwarancją chroniącą polityka? Jak to, czy immunitet chroni jako gwarancja? Jak to, jakby pan na to odpowiedział, w jakich sytuacjach immunitet chroni, a w jakich nie powinien chronić? Czy ja mogę odpowiedzieć, znaczy najpierw mogę odpowiedzieć doktrynalnie, a potem mogę odpowiedzieć praktycznie, jak to było. Doktrynalnie immunitet powstał po to, że były czasy, to na przykład było, pan się historią chyba interesuje, to pan wie, że w II Rzeczpospolitej tak bywało, że na przykład jak mieliśmy bardzo dużo partii w Sejmie i komuś się na przykład była wątpliwość, czy można powołać jakiś rząd, albo że jakiś rząd upadnie, no to były proste rozwiązania, aresztowało się jakiegoś posła i wtedy, proszę bardzo, rząd nie upadał, albo jak miał upaść, to upadł, bo kogoś jakiegoś posła nie było, bo chwilę sobie posiedział w areszcie. No to tak to mniej więcej i w związku tak, z tym... Tak robił marszałek Piłsudski, z przykrością trzeba stwierdzić. To już pan dodał. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że marszałek Piłsudski sobie to wymyślił, dlatego że to niestety była tradycja europejska i właśnie dlatego wymyślono coś takiego jak immunitet.
żeby chronił posła przed napaścią obecnej władzy. To znaczy, no po to był parlamentaryzm, po to była rozwijana wolność, po to była rozwijana doktryna prawna, która wdrażała jakieś procedury, żeby nie można było zatrzymywać, żeby ktoś, kto aktualnie rządzi, nie mógł bez powodu zatrzymywać posła opozycji, po to, żeby opozycja w ogóle mogła funkcjonować, żeby nie bała się mówić tego, co myśli, nie bała się recenzować, krytykować. Na tym polega właśnie demokracja. I dlatego w Polsce rzeczywiście było tak, że przez jakiś czas immunitet w ogóle służył złej sprawie, bo najczęściej na przykład służył tam w sprawach drogowych. No, immunitet w ogóle nie jest po to. Immunitet jest właśnie po to, żeby bronić wolność słowa, żeby podnosić na wyższy standard, wynosić na wyższy poziom standard naszej demokracji i debaty publicznej. Dlatego sam immunitet w sobie, jeżeli jest stosowany dobrze, no ma oczywiście sens i zastosowanie, natomiast kiedy się go nadużywa, to nie. Pan wspomniał o perspektywie zmiany władzy. Na początku pan mówił o odpowiedzialności ewentualnej osób, które dzisiaj przeprowadzają tę akcję. Takie głosy się pojawiły. Zresztą ponoć na jednym ze spotkań Donald Tusk powiedział swoim współpracownikom bliskim, że jak oni wrócą do władzy, to wy wszyscy będziecie siedzieć w więzieniu. Ale czy pana zdaniem ta perspektywa jest w jakikolwiek sposób realna dzisiaj, w tym momencie? Patrząc także na waszą formację. Bardzo szeroko pojętą. Ja wiem, no to ja przypomnę tylko tak, że ja pamiętam, ja byłem w PiS-ie, wie pan, w czasie, kiedy myśmy się mieli około 20%, a Tusk był hegemonem i wtedy nikt się nie spodziewał, że my w ogóle kiedykolwiek możemy wrócić do władzy, a to taka niespodzianka. A sytuacja w stosunku, a dzisiaj sytuacja zmieniła się o tyle, że mamy największy klub parlamentarny, dalej jesteśmy liderami wielu sondaży, Tusk ma coraz więcej problemów, a jeszcze ledwo co 100 dni minęło, dlatego ja pragnę uspokoić tych, którzy się boją, ja jestem przekonany, że my prędzej czy później wrócimy do władzy. Polacy też są przekorni i uważam, że raz na jakiś czas lubią, jak władza się po prostu zmieni dla higieny demokracji. Dlatego to jest tylko kwestia czasu, kiedy wrócimy. Ostatni raz, jak próbowano na przykład załatwić ministra Wąsika czy ministra Kamińskiego, czy ministra Ziobrę, właśnie to było po pierwszych rządach, to też się wydawało, że załatwią ich na amend, bo był Łączewski i tak dalej. No i co? I wrócili na najwyższe funkcje w państwie. Dlatego ja jestem bardzo spokojny i jestem przekonany, że ci ludzie, którzy teraz myślą, że będą bezkarni, uprzejmie ich informuję, nie będą. Czy można powiedzieć, że pałacie w tym momencie rządzą zemsty? No, nie da się ukryć, że duża część wypowiedzi polityków i sympatyków prawicy tak dzisiaj wygląda. Czekajcie, jak my wrócimy, to już nie będziemy mieli żadnych hamulców, bo wy je znieśliście. No, ja bym nie chciał tak, wie pan, bo... Ja też nie. Bo pamiętam... Bo pamiętajmy tak, że tutaj jeszcze nie chodzi nawet o mnie i o to, żebym ja się, czy ktoś inny mógł chwilę dobrze poczuć, tylko chodzi o Polskę. No po prostu Tusk w ten sposób rozwala Polskę, bo ktokolwiek rzeczywiście wróci teraz do władzy i będzie chciał skorzystać z doktryny Tuska, a już będzie negatywny przykład, że no, prawo nie ma znaczenia, wygrałem wybory, to ja biorę wszystko i nie interesuje mnie konstytucja, trybunał mogę uznać za nieistniejący. Jan Rokita nawet zwrócił uwagę, że nie pamięta takiego podobnego przykładu po 45 roku w ogóle w całym świecie zachodnim, żeby ktoś sobie zawieszał instytucje, które mu się nie podobają. Tym bardziej, że przypomnę, że my mamy system w Polsce, gdzie władza wykonawcza jest podzielona i to nie jest tak, że tylko Tusk wygrał wybory, bo nawet niektórzy mogą się odwołują do takiej narracji, że no okej, no dobra, no wygrał wybory, to ma mandat demokratyczny, demokracja jest zachowana, no a że trochę gra poza regułami, moim zdaniem nie trochę, tylko jedzie po bandzie, no ale niektórzy tak mówią, no to co z tego wygrał wybory? No ale ja przypomnę, że Andrzej Duda też wygrał wybory, jego kadencja się nie skończyła, a tutaj on kompletnie, to przecież jego kompetencje są zabierane, zarówno w sprawie Rady Mediów Narodowych, jak i w sprawie prokuratury szczególnie, gdzie jak byk jest napisane, że do odwołania prokuratora krajowego potrzeba zgoda prezydenta, a do powołania potrzebna jest też jego interwencja i oni jedno i drugie zlekceważyli, po prostu nie interesują się prawem, rządzi naga siła. Inaczej zadam to pytanie, bo inaczej je zadał widz. Nawet lepiej, bo krócej i konkretniej. Czy jak wrócicie do władzy, to będziecie zamykać? No, moim zdaniem to jest oczywiste, że są już w tej chwili ludzie, którzy już tak połamali prawo, że innego wyjścia w tej chwili nie będzie. I to nie dlatego, nie w imię zemsty i nie dlatego, że
że mi się tak podoba, tylko dlatego, że no pamiętajcie państwo, no albo będziemy chcieli przywrócić praworządność, albo uznamy, że stan, w którym funkcjonuje dzisiaj Tusk, są na przykład jakieś zasady wykonywania przeszukania, są jakieś zasady powoływania ludzi, są jakieś kadencje, że to wszystko nie istnieje. Jeżeli uznamy, że to nie istnieje, no to w ogóle Polski nie ma, może powinniśmy sobie monarchę powołać i po co ta cała praworządność, po co prawo, po co konstytucja, po co ustawy. No trzeba będzie to przywrócić, a żeby to przywrócić, no to będzie, choć ktoś za to wszystko będzie musiał odpowiedzieć. Ale tak jak pan wspomniał, żeby to wszystko zrobić, musielibyście odzyskać władzę. Pan jest optymistą, ale z perspektywy elektoratu, nie zawsze dobrze zorientowanego w niuansach personalnych i środowiskowych, znakiem pesymizmu może być ostry konflikt, który się toczy wewnątrz tej formacji do niedawna rządzącej. I w gruncie rzeczy pan się stał jedną z twarzy tego konfliktu. Z drugiej strony chyba Piotr Müller jest najbardziej wyraźną twarzą, czyli środowiska Zbigniewa Ziobry, gdzie to pan jest chyba najbardziej w tym momencie aktywny w tej sprawie, ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Czy to nie jest tak jak z wami, jak z warzywkami w wierszyku Brzechwy, które się kłócą ze sobą, a na końcu i tak wszystkie skończą w zupie? Żeby nie powiedzieć brzydziej. Uwielbiam ten wierszyk. Natomiast chcę panu powiedzieć, że w czasach, kiedy Polska była najsilniejsza w złotym wieku XVI, XV, srebrnym, potem XVII wieku, przepraszam, XVII, XVI złotym i XVII srebrnym, to był moment, w którym jak się na przykład odtwarza, czyta książki, jak trwały i jak wyglądały debaty na temat tego, kto ma zostać królem, albo jak w ogóle wyglądały debaty w sejmikach czy ciałach przedstawicielskich szlacheckich, no to chcę panu powiedzieć, że to jest nic w porównaniu do tego, co pan słyszy ode mnie czy od kolegi. No ale, ale wiemy obydwaj, jak to się skończyło, a zaczęło się to kończyć właśnie w ten sposób już w XVII wieku. I już wówczas było przynajmniej dwa razy bardzo blisko do takiego końca, jaki był pod koniec XVIII wieku, a przez cały XVII wiek było to państwo niepodmiotowe, więc chyba raczej nie powinniście brać tego rodzaju przykładu, że wszyscy tam mamy niby wspólny cel, ale łapiemy się za łby przy każdej okazji. No jakie w XVII wieku państwo niepodmiotowe? No to chyba już tam w XVIII wieku na początku niepodmiotowe już mówię o wojnach północnych. Natomiast pierwsze plany, jeżeli już wchodzimy tak głęboko, pierwsze plany rozbioru II Rzeczpospolitej to powstawały przez Prusy wysuwane w wieku XVII. No co więcej, w czasie wojen szwedzkich no było bardzo blisko tego, żeby to państwo się skończyło. I jak wszyscy wiemy z klasycznej literatury, konflikty między magnaterią miały bardzo daleko idące konsekwencje. Znaczy to, mówiąc precyzyjnie, na pewno chodziło o pierwszą Rzeczpospolitą, a nie o drugą. Natomiast rzeczywiście tak było po potopie szwedzkim, no ale to już mówimy o drugiej połowie XVII wieku. Natomiast w pierwszej jeszcze Polska była potęgą. Patrz, hołd ruski, który jest, rzeczywiście jest za mało rozpromowany w polskiej literaturze. Ma pan rację, jeżeli chodzi o wiek XVIII, bo tutaj rzeczywiście Polska była już coraz mniej podmiotowa, aczkolwiek źródłem tego problemu przecież nie było to, że mieliśmy naród szlachecki, który uwielbiał debatować i od tego przecież zaczęliśmy. Ponieważ ja generalnie chciałem skonkludować ten wątek w ten sposób, że ja uważam, że debaty i to, że takie silne debaty retoryczne wewnątrz państwa w czasach, kiedy one były otwarte, stanowiły siłę naszego narodu i to, co przyciągało do nas inne narody. To znaczy Rusini nie chcieli być często częścią Rzeczpospolitej właśnie dlatego, że u nas była wolność, jakiej nigdzie indziej nie było, że można było sobie przyjść, nakrzyczeć na jednego czy na drugiego szlachcica, gdzie nigdzie indziej było to nie do pomyślenia. I wie pan, ja wolność uważam, że zawsze wolność jest siłą narodu, jeżeli ta wolność jest prawdziwa. Natomiast Czyli te awantury między ziobrystami a morawienistami w ramach dawniej rządzącego obozu, a dziś opozycyjnego i znajdującego się w dość ciężkiej sytuacji politycznej, to przejaw chwalebnej wolności.
Tak, dlatego że podam panu jeszcze jeden dowód na to, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, na przykład po stronie prawicy, od półtora roku toczy się tak ogromny konflikt po prawej stronie, taka bitwa. Co prawda tam jest ta tradycja tych prawyborów, ale tam bitwa jest po prostu ogromna. To znaczy to, jak oni się tam obrzucają wszyscy, ale chcę panu powiedzieć, że i wciągają w tą dyskusję elektorat. Ale jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że republikanie są naprawdę tam tak silni, jak dawno nie byli. Trump prowadzi we wszystkich sondażach z Bidenem, dlatego że ja jestem przekonany, że prawdziwa wolność w dyskusji zawsze wynosi ten obóz, w którym ta wolność istnieje. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Zobaczymy, czy rzeczywiście ta wolność pozwoli Prawu i Sprawiedliwości i Suwerennej Polsce odzyskać władzę. Dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam, żebyście pozostali dalej. Ambasador Rosji wczoraj nie stawił się na wezwanie naszego MSZ-u. Może w tej sytuacji powinien zostać wydalony z Polski? To jest poważna decyzja, która jest w rękach ministra spraw zagranicznych, bo oczywiście tutaj konsekwencje muszą zostać wyciągnięte. Lekceważenie, tak? No to jest lekceważenie, to jest pokazanie tak, lekceważenia dla państwa polskiego. To jest sytuacja, która normalnie nie ma, chyba nie przypominam sobie, żeby miała miejsce kiedykolwiek wcześniej. Natomiast no, to są poważne konsekwencje dla relacji dwustronnych, prawda? Bo wydalenie ambasadora to jest obniżenie relacji w sytuacji, w której mamy wojnę na to trzeba pamiętać, że mamy konflikt za naszą wschodnią granicą. Poważna decyzja w rękach ministra Sikorskiego. Ale zdaniem pana ministra, powinien minister Sikorski mocno to brać pod uwagę? To powinien być jeden z wariantów wydalenia rosyjskiego ambasadora? Z całą pewnością to jest jeden z wariantów. Zalecałby pan minister taki wariant? Taki ruch? To jest zbyt poważna decyzja, żeby żebym sobie tutaj rzucał jakieś swoje przemyślenia. Ale jakieś konsekwencje ostre powinny być? Konsekwencje muszą być, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Już wracamy, a ze mną jest Agnieszka Romaszewska, przez wiele lat dyrektor, twórczyni. Właściwie tak wiele lat, że aż dziwne, że nie rozmawiam jako z dyrektor Biełsatu, bo wydawało się, że to tak już na zawsze będzie. No nic nie ma na zawsze, oczywiście, to tak. Kiedy tworzyła pani Biełsat? Biełsat? W 2006 roku rozpoczęła się w ogóle taka koncepcja. Gdzieś mniej więcej tak to było w okolicach właśnie, gdzieś pewnie marzec, kwiecień. Zaczęła się pomysł w 2006, w 2007 ta telewizja wystartowała w grudniu. No i wtedy, a w tym czasie 2006-2007 żeśmy ustalali jakby ramy prawne podstawowe dla tego konceptu na początek. Ona miała służyć pomocy, no, w największym skrócie, demokracji na Białorusi i monitorowaniu rozmaitych przestępstw, naruszeń praw człowieka, których dopuszczał się reżim na Białorusi, ale wielkiego rozpędu Biełsat dokonał po 2022 roku, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tak, znaczy ja bym powiedziała, że były dwa takie rozpędy. To znaczy najpierw to w ogóle bardzo wielu ludzi w ogóle nie wierzyło w tą misję, że to w ogóle dać, nie uda. Nawet sam Łukaszenka nie wierzył, co i nam się bardzo, powiedziałabym, na dobre odwróciło, dlatego że myślę, że Łukaszenka uważał, że to się wszystko tak rozlezie. Za dwa lata wszyscy zabraknie finansowania i się rozlezie. W związku z tym nas za bardzo nie atakowano na początku. W każdym razie tak dosyć niemrawo. No, a potem pierwszy rozpęd to był rok 2019-20. To było tuż przed białoruską rewolucją, tą w 20 roku latem, kiedy Białorusini wyszli na ulicę protestować przeciwko Łukaszence. Okazało się, że nagle te wybory przeistoczyły się w coś zupełnie nieoczekiwanego dla wielu. Dla nas już oczekiwanego. A dlaczego? Dlatego, że ja w 19 roku widziałam, jak był pogrzeb bohaterów Powstania Styczniowego, tak to my po Polsce powiemy, a bohaterów Powstania Kastusia Kalinowska, jak powiedzą Białorusini, czyli Powstania 863 roku przeciwko Rosji. I pochowani byli wydobyci, ekshumowani z góry Giedymina powstańcy. I wtedy w Wilnie to wszystko się odbywało. Na czele tej kolumny, takiej, na czele tego konduktu szedł prezydent Polski, prezydent Litwy, a za konduktem szły masy Białorusinów.
Właściwie to o wiele mniej Litwinów i Polaków było, głównie szli Białorusini. Tłumy, tysiące, naprawdę setki i tysiące Białorusinów. Ja zobaczyłam nagle w ten taki wtedy listopadowy, bardzo mroźny, już prawie mroźny dzień w 19 roku, że ci ludzie przyjechali specjalnie do Wilna. Musieli załatwiać wizy wszyscy, rodzinami poprzyjeżdżali. Szli od świtu po prostu, od pociągów z tymi swoimi torebeczkami plastikowymi, w którym tam mieli jakieś kanapki i tak dalej. I szli na tą pogrzeb. Pomyślałam sobie, o nie, tam się coś zmienia. To będzie coś z tego. I rzeczywiście w 20 roku się okazało, że się zmienia. No a kolejny etap to było oczywiście rok 22, no, czyli po prostu ta pełnoskalowa, czyli ta pełna inwazja rosyjska na Ukrainę. I to, żeśmy rzeczywiście... No ale to dało jakby... To już inna część. No. Bielsat, zwróciłem uwagę, w Kijowie ma chyba dzisiaj najbardziej eksponowaną redakcję w Kijowie. To zaskakujące, bo w Polsce nikt nie wie, gdzie jest redakcja Bielsatu. W Kijowie chyba wszyscy wiedzą. No tak, to się akurat nam udało, ze względu też na długoletnią współpracę. Jeszcze wtedy byłam wiceszefem SDP-u, to i wspólnie z Krzysztofem Skowrońskim żeśmy to pielęgnowali, związki z stowarzyszeniami dziennikarskimi ukraińskimi zaraz po Majdanie i pierwszym zajęciu Krymu w 14, 13, 14. Jeszcze właśnie nawet przedtem żeśmy zaczęli chyba tę współpracę. No a potem 13, 14 rok to się zaczęło rozwijać. No i dzięki temu teraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Ukraińskich zaoferowało nam nie za drogo. Bielsat może wynająć tam siedzibę. Po prostu mógł wynająć, a oni mają siedzibę na samym środku, na Chreszczatiku. Mhm. Więc, a jeszcze nawet nasz przedstawiciel w Kijowie jest taki człowiek sprawny, energiczny i organizacyjnie energiczny, to teraz walnął duży napis, więc w związku z tym każdy wie. A co by się zmieniło, gdyby Bielsatu nie było? Czy to z perspektywy Polski, co byłoby inaczej? Co by było inaczej? Znaczy, no, dziury w niebie by nie było, bo to zawsze tak jest. Każdego z nas jakby nie było, to by świat był, więc istniał, więc to też pewnie jakby Bielsatu nie było, też by świat istniał. Znaczy, ja myślę, że tak, to po pierwsze nie byłoby bardzo, znaczy Polska jest w tej chwili właściwie, mam nadzieję, że tego nie zmarnuję, bardzo poważnym i fundamentalnym, zasadniczym centrum białoruskiej opozycji. Znaczy stała się białoruskim Piemontem, o co żeśmy w gruncie rzeczy zabiegali, to nie było jasne. Piemontem, znaczy tam, gdzie się Włosi, gdzie narodziło się państwo włoskie, prawda? Więc to była trochę Praga, może wokół Radia Swoboda, może jednak Wilno, a ostatecznie mimo wszystko dzięki Bielsatowi okazało się, że to jednak jest Polska. To jest raz. Dwa, Bielsat w gruncie rzeczy, myśmy w sporej części też dzięki Bielsatowi, znaczy to jest taki wpływ tego państwa polskiego, ogromny kontakt z tą całą diasporą, bardzo dużą już w tej chwili. To jest też informacja, bo my przecież rozpoczęliśmy również doszliśmy do wniosku, że mamy bardzo dużo materiału ze wschodu i musimy go też podawać, także mamy też stronę Belsat.eu w języku polskim. To jest w zasadzie w tej chwili, no chyba nie będę się chwalić przesadnie, bo to chyba tak mówią eksperci, właściwie najlepsza taka codzienny przegląd informacji zza wschodniej, zza wschodniej ściany. Rzeczywiście z całego tego regionu, no najbardziej kompetentny, więc to na przykład polski czytelnik może sobie sięgnąć i w każdej chwili zobaczyć całkiem spory przegląd, co się dzieje, a jest to dla nas w tej chwili bardzo ważne. Następnie, no jednak dzięki również temu, że istnieje Bielsat, myśmy się nagle okazali również, Polska okazała się też centrum jakimś tam, może nie tym fundamentalnym podstawą, ale jednak takim zaraz drugim centrum emigracji rosyjskiej w tej chwili, tej takiej antyputinowskiej. No bo my jednak mamy też, pracują w Bielsacie, jeśli ciągle mogę, mówię my właśnie, tak nawykowo, ciągle my. No więc... No właśnie, zaraz do tego dojdziemy. W Bielsacie pracują ciągle Rosjanie, też sporo Rosjan emigrantów. I to okazuje się, że oni mogą pracować nie tylko w Berlinie na przykład, albo w Paryżu, ale również i w Polsce. No i to jest ta dobra tradycja i uważam, że to jest niezwykle istotne. Polska poprzez to zyskuje taki
no specyficzną markę co do swoich kompetencji na wschodzie po prostu. My mamy 1000 kilometrów wschodniej granicy i tę markę bardzo potrzebujemy mieć. Czyli bardzo to upraszczając też, stajemy się ważniejsi na świecie, tak co jest. Bardzo lubimy. Tak jest, dokładnie tak. Co więcej, ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że telewizje tego typu to w zasadzie jest absolutny unikat. To nie jest tak, że to jest każdy kraj ma swoją telewizję na wschód. To nieprawda. W ogóle telewizja na zagranicę już nie ma tak wiele krajów, a liczące się telewizje na zagranicę oglądane. No a telewizje, które są nadają na wschód, to ma w zasadzie właściwie mają tylko Amerykanie, bo to jest przy Radiu Wolna Europa powstała takie coś, co się nazywa Current Time, czyli Nastajaście Wriemia, taki program telewizyjny. Telewizje na wschód ma też w jakiejś formule Deutsche Welle rosyjskojęzycznej. I w zasadzie niewiele więcej. No i są te emigracyjne telewizje rosyjskie. Czyli, no i my. Czyli wokoło Biełsatu, stworzonego przez panią, zaczęło tworzyć się takie, no można powiedzieć, środowisko antyputinowsko nastawionych Rosjan, antyłukaszenkowsko nastawionych Białorusinów. To stało się takie pewnego rodzaju centrum, które równocześnie bardzo mocno budowało naszą rangę. Tak, oczywiście, dokładnie tak to można powiedzieć i tak to rzeczywiście jest. I ja zresztą uważałam, że to w tym kierunku trzeba rozwijać. No, no i dostała pani nagrodę. No tak, dyscyplinarkę. No właśnie, za co pani dostała, bo jak tak słucham pani, to wydawałoby się, że nie powinna pani dostać dyscyplinarki, tylko jakąś nagrodę. No a dyscyplinarka się wydaje taką nagrodą dla osoby bardzo masochistycznie nastawionej, a poza tym słabo rokuje na przyszłość. To co pani przeskrobała, że pani dostała dyscyplinarkę od nowych władz telewizji? Znaczy ja osobiście to odczytuję w prosty sposób, znaczy to była zemsta po prostu, to była ewidentna zemsta, to znaczy, ponieważ byłeś jakiś taki pomysł, którego mi zresztą jasno nie powiedziano. Był taki pomysł tajny, że się mnie pozbędą na moją własną prośbę. Przy czym powiem może tak, bo to jeszcze nigdzie tego nie mówiłam, ale to może to warto powiedzieć. To znaczy, ja sobie zdawałam sprawę, ja nie jestem dzieckiem, ja sobie zdawałam sprawę z tego, że w obecnym układzie no, nie będzie to układ dla mnie sprzyjający na pewno. Niezależnie od tego, że ja już przeżyłam tą, znaczy przynajmniej jakby to jest nie może nie tą koalicję, ale podobną do niej, prawda? Czyli rządy Platformy Obywatelskiej, myśmy 8 lat funkcjonowali, Biełsat rozwijał się jakoś tam nie bez trudu, ale jednak rozwijał się w tamtym czasie, ja się jakoś dogadywałam z kierownictwem telewizji, kolejnymi kierownictwami, więc jakoś to było. Ale uważałam, że tym razem to może być ciężko. Patrząc już, jak się rozwija wszystko, myślałam sobie, że to nie jest dobrze, ale widząc te cięcia, które mają być na Biełsacie, ja miałam nadzieję chociaż, że chociaż uda się może, jeżeli władze telewizji będą chciały w spokoju mnie jakoś, że tak powiem, żebym ja się oddaliła w spokoju, to może zechcą ze mną porozmawiać o tej przyszłości tej stacji, no bo to nie jest tak, że po 17 latach sobie tak zabiorę plecaczek i wyjdę z tego i pach, niech tam umrze to po prostu na zajutrz. No. Jednak mi trochę na tym zależy. I sugerowałam, powiem szczerze, nieoficjalnie sugerowałam, myślę, że zostałam źle zrozumiana, że ja jestem gotowa do jakichś rozmów. Znaczy, jeżeli oni mi powiedzą, że jednak nie będą mordować tego Biełsatu, że nie rozbiją tego wszystkiego, to ja być może jestem gotowa nawet i odejść, że tak powiem, na własną prośbę, już dobra, jakoś dogadamy się. Tylko że nikt ze mną nie rozmawiał. Ani z MSZ-u, ani z telewizji. Po prostu nikt. Zero. Okrągłe wyjaśnijmy, zero. Że sponsor, znaczy Biełsat ma właściwie dwóch właścicieli w sensie finansowym. Jest to Telewizja Polska, ale równocześnie też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tak, tak. Mówiło się, że nie była pani ulubienicą w czasach, o których pani wspominała, rządów Platformy Obywatelskiej Radosława Sikorskiego, który niespecjalnie rozumiał i przepadał za tym kierunkiem białoruskim, ale później też Jacka Kurskiego, który również niespecjalnie widział potrzebę trzymania Biełsatu. Jeden i drugi w pewnym momencie wymiękł wówczas. No i to tak wydawało się, że jest pani taką osobą, która no, że tam... Nawet ci ludzie, którzy mieli z panią problemy albo nie za bardzo widzieli sens tej misji, to jakoś tam w końcu wymiękali. Co się stało? Czemu tym razem się nie udało, że tak powiem, przetrwać?
No trudno mi powiedzieć do końca dlaczego. Aha. Myślę, że to zdecydowanie jakieś, z którym weszła obecna ekipa, takie powiedziałabym waleczne zdecydowanie wszędzie, znaczy, bo to jednak destrukcja jest wszędzie, no co tu dużo mówić, to nie są, znaczy nie można porównywać, bo ja pracując 32 lata w telewizji, to widziałam już wiele różnych przejęć tej telewizji, to znaczy ekip, ja miałam, liczyłam sobie kiedyś, że 18 prezesów miałam, więc już widziałam różne etapy, ale generalnie to się odbywało z jakimś rodzajem hipokryzji, to znaczy jednak to, co się stało teraz, to była rzecz zupełnie wyjątkowa. Bardziej otwarcie. Tak, zdecydowanie i powiedziałabym, że tak, no tak zupełnie bez dlaczego, a bo ja tak chcę, takie było wyjaśnienie, znaczy prawo tam, no, jakieś tam przeszedł z brzegu wymyślimy. Policja, ochroniarze, blokowanie tam wind, blokowanie pięter. No nie, no po prostu takie rzeczy, ja naprawdę tego nie widziałam jeszcze. Jak się nielegalnie urzęduje i tak już, to można dalej szaleć. No więc właśnie, ja miałam poczucie, że no to nie jest dobrze, bo tak gdyby był normalny prezes, to można by z nim porozmawiać, a tak to nie wiadomo. Czyli ta ekipa, tak mówiąc najdelikatniej, jeżeli chodzi o standardy, no takiej elementarnej kultury korporacyjnej albo nawet osobistej, odbiega ciutkę mimo wszystko od tego, co wcześniej bywało w mediach i co pani widziała, pracując w bardzo wielu mediach w Polsce. Nie, ja nie pracowałam w wielu, ja pracowałam głównie w telewizji polskiej. 32 lata w telewizji pracowałam. Dwa razy mnie z niej wyrzucano, 2009. Czyli byli tam i nazwijmy to Prawica, i Platforma, i Postkomuna, i PSL, Unia Wolności, i PSL. Wszystkich pani widziała. Byli inni niż ci teraz. Tak, znaczy no, lewica, powiedzmy sobie szczerze, nie była najlepsza, bo ja pamiętam, wyleciałam w 2002 roku i to zresztą koledzy pana Gorgosza chyba byli, bo to oni się chyba znają nawet. Także to aż nawet mam takie poczucie troszkę, że to taka trochę jest jednak chichot historii, że po 22 latach zostałam ponownie, że tak powiem, dopadnięta przez bardzo podobną ekipę. A pani redaktor, czy nie jest tak, że Bielsat padł trochę ofiarą tego, no i pani padła ofiarą tego, a co za tym idzie Bielsat, no bo nie da się ukryć, że pani była twórczynią i twarzą Bielsatu, że jest pani, a także pani rodzina, tak naprawdę pani rodzice są świętej pamięci, ojciec i mama są identyfikowani mocno jako osoby bliskie środowisku braci Kaczyńskich od lat politycznych. I że tak naprawdę, no, skoro Romaszewska to pisowska, jak pisowska Romaszewska, to trzeba ją wyrzucić. Że aby tam siedział ktoś inny, kto nie ma na nazwisko Romaszewska, to może by i przetrwał, no bo po co ten Bielsat ruszać? Myślę, że to nie jest cała prawda. Ja się nad tym głęboko zastanawiałam. Myślę, że też moi koledzy się nad tym zastanawiali, bo też no, ich przyszłość od tego wiele zależy. I myślę, że zastanawialiśmy się, jaka jest przyczyna tutaj. Czy to jest tylko tak, że no, po prostu ja tu politycznie nie pasowałam. Co zresztą jest też dosyć wstrząsające, bo to jednak jest telewizja na wschód. Ja nic szczególnego nie robiłam. To koncepcja, że się ludzi według poglądu wybiera na takie stanowiska, tak już po prostu tak oficjalnie wręcz niemalże, no to jednak jest niepokojąca bardzo. Ale nawet założywszy, żeby tak było, to mi się wydaje, że to nie o to do końca tylko chodzi. Znaczy ja na pewno nie jestem ulubienicą ze względu również na moje rozmaite realne poglądy, wypowiedzi, które miałam obecnej ekipy rządzącej, ale jednocześnie myślę, że to jest coś więcej, bo Bielsatowi nie trzeba było ciąć budżetu i nie trzeba go dzielić na kawałki. Jeżeli się kawałek Bielsatu wyjmie i wsadzi do telewizji World, której jeszcze nie ma de facto, to po prostu, znaczy to jest, przepraszam, ale to jest działalność, to jest więcej niż zbrodnia, bo to błąd wielki. To znaczy rozbije się platformę funkcjonującą i nadającą na wschód. To ktoś albo tego kompletnie nie rozumie, albo, nie wiem, albo działa kompletnie bez głowy. To znaczy, bo telewizja, tak jak żeśmy to mówili przed chwilą, znaczy telewizja nadaje na Białoruś, ale my w tej chwili mamy rodzaj wojny informacyjnej, tak to chyba można powiedzieć. I na tej wojnie są różne fronty. Jest front białoruski, front ukraiński, front rosyjski i my te fronty mieliśmy obsadzone. I teraz rozbicie tego jest wielkim błędem, dlatego że są duże kraje, które stać nawet na nadawanie w każdym języku. I po hiszpańsku można jeszcze, i po chińsku można nadawać, i po arabsku, w każdym. Ale jest tak, że Polska nie ma aż tylu pieniędzy. I w związku z tym te, które ma, powinna wydawać w swojej polityce zagranicznej, również informacyjnej, sensownie, ekonomicznie. No i między innymi takim ekonomicznym wydawaniem jest wydawanie na mocną
i mającą wpływy Platformę na wschód. I to ma sens. Natomiast rozbicie tego zupełnie nie ma sensu, bo jak się w linearne nadawanie telewizyjne anglojęzyczne na przykład włoży program po rosyjsku, to po prostu każdy się wyłączy na tym programie, prawda? Bo raczej albo po rosyjsku ogląda, albo po angielsku, rzadko w obu naraz. A jak wsadzi się to, włoży się na Platformę Biełsatu, która jest białoruskojęzyczna, w zasadzie wsadzi się program po rosyjsku od czasu do czasu, to większość Białorusinów tego nawet nie zauważy, bo oni w szkole mówią po rosyjsku i mają na studiach rosyjski i w ogóle w ogromnej ilości, w większości używają tego rosyjskiego. Więc to się w tym sensie robi komplementarne, to się uzupełnia. O, i to jest moim zdaniem jeden z najważniejszych pytań. Czy ktoś w ogóle to rozumie? To było moje pytanie i ono, ja dlatego byłam gotowa odejść nawet. Uważam, no dobra, ja nie pasuję, no może ustalimy jakieś przyzwoite warunki odejścia, może nie dyscyplinarnie, może nie z dnia na dzień, no ale i może ja odejdę, ale jak mi okazało się, że nie ma, że tu jest jakiś problem, no to tego ja... Czyli, że nie ma żadnej wizji prowadzenia dalej, tworzenia tej telewizji, tak absolutnie, naprawdę. Absolutnie. Czy są jakieś naprawdę bełkotliwe wizje? No i to jest pytanie, do którego na koniec zmierzam, bo czy ta historia pani zakończona dyscyplinarką i historia Biełsatu, na który nie ma żadnego pomysłu, to nie dotyka tak naprawdę również dużej polityki, w której z jednej strony słyszymy od ministra spraw zagranicznych, że tutaj wszyscy w Europie rozprawimy się z Putinem jak najszybciej i w ogóle się aż rwiemy do tego, żeby się rozprawiać z tym Putinem. Marszałek Sejmu go osobiście chce wdeptać w ziemię. Ci wszyscy politycy nagle nabrali potwornego zapału bojowego w deklaracjach, a równocześnie tracimy nawet, czy osłabiamy narzędzie komunikacji, które jest bardzo ważne przy obecnej wojnie informacyjnej. Czy tutaj nie ma pewnej sprzeczności w tych komunikatach? I czy to nie podważa bardzo mocno te komunikaty? Że tak naprawdę to my straszymy, ale właściwie albo mamy ten kierunek w nosie, albo mamy wobec niego jakieś zupełnie inne plany, o których nie mówimy. Tak, znaczy to ja mam bardzo wielkie wątpliwości, znaczy uważam, że to jest jeden z przejawów samodzielnej polityki wschodniej Polski. Ja rozumiem, że Polska powinna prowadzić ją wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, wspólnie z Unią Europejską. To jest wszystko, ja jestem, absolutnie się tu zgadzam, ale jeszcze Polska jako spory kraj może mieć też samodzielną politykę. I to był ten element, dosyć taki nawet oryginalny, bo nikt inny takiego nie posiadał, tej samodzielnej polityki. I we mnie to budzi ogromne obawy, bo rozbieżności między deklaracjami a czynem, bo jako patrzymy na zeszłą sobotę, prawda? Ostatni był akt terrorystyczny, napad terrorystyczny pod Moskwą, na centrum handlowym, to myśmy zrobili bardzo szybko wydanie specjalne wtedy. Na tym wydaniu specjalnym to wystarczy wejść na YouTube'a, żeby to zobaczyć na naszym kanale WOTTAK, kanale biełsatowskim. Tam jest jakieś 1 200 000 obejrzeń. I to jest tylko na YouTubie. A myśmy to mieli na sieciach społecznościowych i nadajemy satelitarnie i mieliśmy na Smart TV. Więc jeżeli ktoś mówi mi, że to niedotarcie mu jest niewystarczające i on w ogóle to nie rozumie, po co to jest, no to ja nie wiem, to ja nie wiem, co on rozumie w takiej sytuacji po prostu. No. No i to jest moim zdaniem absolutny dowód. Znaczy, dowód jest w liczbach. Po prostu trzeba po prostu popatrzeć i zobaczyć, czy to na pewno jest aby niepotrzebne. I czy to może nie, na pewno, czy to nie ma swojego widza. I jeżeli się czegoś takiego nie chce, to jest pytanie, czy się chce prowadzić samodzielną politykę wschodnią. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję. A nie pyta pan rządzących, dlaczego nie zestrzelili rakiety, która wleciała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej już dwukrotnie za ich rządów, za rządów koalicji 13 grudnia w grudniu. No jaką odpowiedź pan otrzymuje od dziś rządzących? Za moich rządów skutecznie wyposażyłem Wojsko Polskie w odpowiednią broń, która powinna być wykorzystywana do zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Kiedy słuchałem ostatnio w niedzielę ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza, powiedział publicznie, że nie strącono tej rakiety, dlatego że cel tej rakiety był inny. Więc padła taka deklaracja, że jeżeli rakieta będzie wycelowana w obiekt na terytorium Polski, to zostanie strącona. No ja winszuję ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi takiej deklaracji. Oby taka deklaracja nie musiała być sprawdzana w warunkach. Bardzo doceniam to, że z taką pewnością siebie minister Kosiniak-Kamysz deklarację złożył.
dzisiaj będzie maraton. Dzień dobry. Właśnie mówiłem panu generałowi, że dzisiaj mamy maraton i ostatni etap tego maratonu. Last but not least, generał Leon Komornicki, nasz częsty gość. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie dyrektorze. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a Wojsko Polskie ma dzisiaj trochę... No, dotyczy go dobrych informacji, trochę złych informacji. Spróbujemy je wszystkie na szybko, przynajmniej te najważniejsze, prześledzić. Zacznijmy od bad newsów. Dzisiaj zginął żołnierz z oddziałów specjalnych przysypany lawiną podczas treningu. Wcześniej były w podobnych okolicznościach... przy jakichś pirotechnicznych zadaniach zginęli żołnierze. Czy to są sytuacje, z którymi należy się liczyć w wojsku, czy można ich uniknąć albo je zminimalizować? Nie, to na tym do porządku dziennego nie wolno przechodzić i nie można... Pojawiły się takie głosy, że no trudno, wojsko, no to czasami w trakcie ćwiczeń ginie. No. Żołnierz w czasie pokoju ma większą wartość jak w czasie wojny, to trzeba o tym wiedzieć. No to wojna to oczywiście bardzo ważną wartość, bez żołnierza nie wygrywa się wojny, bo żołnierz jest wykonawcą, on włada bronią, a więc on jest... wykonawcą polityki, strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, tak? To jest wykonawca. Na nim spoczywa cały ciężar wykonania zadań, które stawiają armią. Tak? W czasie pokoju to jest najcenniejsza właśnie rzecz narodu, a żołnierz polski jest własnością narodu polskiego. On nie jest żadnej partii, żadnego generała, żadnego pułkownika. On jest własnością narodu. On się wodzi z narodu i wojsko powinno go oddać tak, do tej armii wzięło pod swoją opiekę, po to, żeby go dobrze wyszkolić, żeby o niego zadbać, żeby dbać o jego warunki bezpieczeństwa, żeby on też umiał te warunki przestrzegać. No i był pierwszoplanową postacią w armii, bardzo istotną. No i zdrowy i cały wrócił do łona swojej rodziny, czy do miejscowości, w której się wychował. To jest obowiązek, to jest święty obowiązek, nie wolno tego lekceważyć, nie wolno porządku dziennego. Ja też, dlatego też z tego powodu pozwolę sobie powiedzieć cześć pamięci tego żołnierza, który zginął właśnie w takich warunkach w czasie pokoju. I z drugiej strony składam ubolewanie i bardzo współczucie najbliższym rodzinie, matce, ojcu, którzy przecież go wychowali i przekazali do wojska, chociaż w dużej mierze on poszedł też z własnego przekonania, jako żołnierz, jest żołnierzem, był zawodowym, tak? I tak dalej. Zginęło dwóch żołnierzy, jeśli chodzi o materiał wybuchowy, i zginęło jeszcze dwóch żołnierzy w czasie, podczas ćwiczeń Drawsku. Dużo tego jest stanowczo, ale z czego to wynika? Bo to jest, trzeba wiedzieć, nie z rutyny, panie redaktorze, jak tu niektórzy zaczynają to oceniać. Według mojej przekonania, ja całe życie zajmowałem się szkoleniem bojowym, bo to wszystko, co się stało, nie podczas musztry, nie podczas zajęć oświatowo-wychowawczych, tylko podczas szkolenia bojowego, co jest tak zwaną produkcją wojskową. Tam się po brygadzie, w batalionie, w kompanii, nie w sztabie generalnym, nie tu tych biurokratycznych struktur, wykuwa się zdolność, gotowość bojową sił zbrojnych, bo tam jest technika. Tam jest materiał wybuchowy, tam jest człowiek, który podejmuje ten cały wysiłek, żeby tą technikę opanować i bezpiecznie używać na polu walki, żeby nie ginął z własnych rąk, tak? Tylko w walce, starciu z agresorem. Ale też dowódca dowodzący tym żołnierzem powinien odnosić zwycięstwa na polu walki i jak najmniejszymi stratami osobowymi. Tak mówi o tym sztuka wojenna. Dlaczego? Dlatego, że technikę można wyremontować, można wyprodukować. A żołnierza to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Jeszcze, że on musi wyrosnąć i być przekonany, świadomy i wyrazić wolę i gotowość, odporny, gotowy do działania w strefie daleko idącego dyskomfortu i pomistrzostwo władający techniką, tak? To jest człowiek. Jego się nie da tak to ogarnąć. To jest najcenniejsza wartość. I my bardzo często, oceniając tą wojnę nawet w Ukrainie, popełniamy bardzo poważny grzech, tak? Jaki? Bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem. Pierwszy powinniśmy oceniać człowieka zawsze. Mhm. Człowieka, jego wartości, jego wolę, jego gotowość, wyszkolenie, morale, dyscyplinę. To, co jest najważniejsze. W porównaniu też z agresora też powinniśmy oceniać. A później dopiero technikę. I gdziekolwiek są debaty, szczyt NATO, amunicja, czołgi, samoloty. Ale żołnierze giną,
100 tysięcy prawie zginęło zupełnie niepotrzebnie w ramach tej kontrofensywy, która była świadomym wysłaniem żołnierza na śmierć. Tak? I to jest największa zbrodnia popełniana wobec własnego żołnierza, zbrodnia wojenna. Dowódca nie może pozwalać się na takie rzeczy. Politycy i nie mogą stawiać armii zadania, które przekraczają jej możliwości, zdolność i gotowość. Nie można stawiać, bo się kończy to katastrofą, przegraną wojną i śmiercią ludzi, i demoralizacją też. I to wpływa też oczywiście na postawy społeczeństwa, bo ten żołnierz wyrasta ze społeczeństwa. Z czego to wynika, te wypadki? Wynika z tego, że po prostu szkolenie bojowe, to co powiedzieliśmy, produkcja, po prostu było zaniechane. Wojsko teraz gwałtownie, w świetle tego, co się wydarza, wróciło, zaczęło się szkolić intensywnie, ale tak nie można. Czyli to nie jest rutyna, panie generale, tylko brak rutyny. Brak. Brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Co jeszcze? Dyscypliny osobistej. I co? Zachowania bojowego. Zachowanie bojowe podczas szkolenia bojowego żołnierz musi tak zachowywać jak na polu walki. Mimo, że nie ma wojny, ale on ma się tak zachowywać i być tak oprzyrządowany jak na polu walki. Hełm, kamizelka, wszystko pełne oporządzenie. Nie może i musi przestrzegać warunków bezpieczeństwa, bo na wojnie też przecież rozśrodkowanie żołnierzy, odległości między żołnierzami, one nie są przypadkowe. One wynikają też dlatego z warunków bezpieczeństwa, żeby on nie ginął, tak? Bo jak będzie, wszyscy będą zbici w określonym, można by powiedzieć, tą kubkę, tak? Będą gdzieś blisko siebie, no to wiadomo, że niewielki jakiś pocisk, nieduży sile rażenia, wszyscy zginą. I właśnie nie wolno. Jeżeli pracuje się z trotylem, to wszystko muszą być tu zachowane warunki bezpieczeństwa. Dyscyplina, koncentracja, tak jak na polu walki. Nie ma tutaj. A jeżeli, i co jeszcze? Jeżeli się przystępuje do takiego intensywnego szkolenia, ono widać, że jest, bo i w górach, i na poligonach, i ćwiczenia, i z trotylem, i to proszę zobaczyć, w różnych miejscach, to trzeba to poprzedzić okresem przygotowawczym. 2-3 miesiące, żeby po pierwsze oświeżyć sobie metodykę takiego szkolenia, czym są zachowania, czym jest zachowanie warunków bezpieczeństwa, czym jest zachowanie bojowe. Bo jak ja widzę przeprawę przez Wisłę, że tam to wygląda, jakby firma jakaś budowlana czy budowy drugich mostów pokonywała tą Wisłę. Tam nie ma zachowania bojowego, tam nie ma osłony przeciwlotniczej. Wozy bojowe są nie postawione w kierunku działania, tylko wzdłuż koryta rzeki i tak dalej. Tam nie ma zachowania bojowego. Kompletnie tak wygląda, jakby to była jakaś wycieczka. No tak się nie ćwiczy. I to wszystko później skutkuje, że dochodzi do poważnych wypadków. Inaczej mówiąc, Wojsko Polskie musi najpierw sobie uświadomić, w którym miejscu jest, jeżeli chodzi o to, czy w jakim stanie jesteśmy, podejmując taki intensywny wysiłek szkoleniowy, bojowego szkolenia, jeszcze raz znaczy, to jest nie musztra, to nie jest jakieś tam sobie parady. To jest poważne przedsięwzięcie, gdzie jest człowiek, gdzie jest broń, gdzie jest amunicja, gdzie jest materiał wybuchowy. To wszystko musi być pełna świadomość i instruktorzy te zajęcia prowadzą. Muszą wszystko ogarnąć, na wszystko mieć oczy w koło, otwarte w koło głowy, żeby reagować i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba zrobić. I dlatego minister obrony narodowej, z tego co wiem, wstrzymał szkolenie i to bardzo dobrze, bo to za dużo. Jeszcze nie było poważnych, dużych ćwiczeń ze sprzętem i ze strzelaniem, a amunicją bojową w nocy na przykład i tak dalej. Forsowaniem szoki, przeszkody wodnej w warunkach bojowych. No to przecież to są trudne bardzo przedsięwzięcia. Zmieniając temat, ale pozostając przy problemach, chociaż które na razie się tragicznie, skończyły się tragicznie, ale jakiś czas temu... Jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze, kiedyś był w siłach zbrojnych, ja byłem tym, który tworzył siły zbrojne w latach 92-95, system szkolenia bojowego. To jest produkcja wojskowa. Taka była nadana. Byłem zastępcą szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego do spraw inspektorem szkolenia sił zbrojnych. Odpowiadałem ze szkolenia. On został przyrządowany i był cały pion, który odpowiadał za szkolenie bojowe. Cały pion. Dzisiaj tego nie ma. To zostało też w czasie tak zwanej radosnej twórczości wyeliminowane. Ta struktura została po prostu zlikwidowana. Jest oczywiście, są określone tam P, tam struktury, które doktryn szkoleniowych,
ale nie ma tego, kto jest naprawdę dedykowany do szkolenia bojowego, powtarzam, bojowego, ćwiczeń z wojskami. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie, bardzo odpowiedzialne zadanie. Przeniosę się, panie generale, do obrony przeciwlotniczej, a także do komunikowania społeczeństwu tej obrony przeciwlotniczej. Mieliśmy tragiczną sytuację pod Hrubieszowem, gdzie dwie osoby zginęły od, jak pamiętam, przepraszam, osoby tragicznej śmierci na skutek rakiet, które trafiły w Polskę. Słyszeliśmy wcześniej, kiedy cokolwiek się pojawiało w polskiej przestrzeni powietrznej, że to straszne i że należało to zestrzelić. I teraz po raz kolejny rosyjski pocisk przez 30 kilka sekund znajdował się w naszej przestrzeni powietrznej i zauważyłem, że te same osoby, które mówiły wcześniej, że powinno się zestrzelić, mówią, że nie można zestrzelić, bo po pierwsze nie wiadomo, gdzie spadnie, po drugie, jak wleciało, to wyleci, po trzecie, jak się zestrzeli, to trzeba wcześniej zamknąć całą przestrzeń powietrzną, bo nie wiadomo, w co się trafi, czy w ten pocisk, czy w samolot i generalnie rzecz biorąc, to jest niebezpieczne działanie i że same starty z tego zestrzelenia trzeba poczekać, aż wyleci, a w ogóle to trzeba liczyć się z takimi wydarzeniami, bo no, nie mamy takiej żelaznej kopuły, a nawet Izrael jak ma żelazną kopułę, to i tak jak niedawno zobaczyliśmy przez tą żelazną kopułę też może coś przelecieć. No to jak to jest? Czy, do niedawna jak te pociski wlatywały ruskie do Polski, czy zabłąkane ukraińskie też czasami pewnie mogły się zdarzyć, to były złe i państwo i wszyscy... Cały system fatalnie działał, że to się dostało i należało to właściwie zestrzelić jeszcze tuż w momencie, kiedy to właściwie przekracza granicę, a teraz się okazuje, że nie trzeba, nie da się i w ogóle nie ma co się tym przejmować. No właśnie, no. No jest śmiesznie, jest fajnie. No mamy kabaret, no mamy politycy, no, generałowie ale piszą... Sprawa jest poważna. Tak, ale piszą, to jest kabaretowe, to jest kabaretowe, to jest brak powagi. Brak powagi, nie od tego jest armia, nie od tego są politycy, którzy się zajmują armią, żeby takie uprawiać kabaretowe. Tutaj narracje, no to jest kabaret, to jest... I co Rosja uzyskuje? Ośmiesza nas. My się sami też ośmieszamy. To wszystko jest ze sobą spójne. I w dalszym ciągu to, co jest najistotniejsze w działaniach armii, co się liczy? Nie komunikacja, bo to jest... Tym się nie ma co zachwycać. To jest normalne, to ma być. No ja nic sobie nie wyobrażam, że tego nie było. Ale pytanie... Znaczy nie było czego? Komunikacji. Mhm. Żeby się nie informować w czasie i tak dalej. Żeby jasno były określone kompetencje. Kto za to odpowiada? Musi być jedna osoba odpowiedzialność. Nie może być tak, że ten odpowiada trochę, ten trochę i nie wiadomo w końcu, kto odpowiada. Tak? I kto? Ten melduje, ten nie meldował, ten meldował. No to jest kabaret. Wojsko to jest jasne, jest przejrzyste, są struktury, jest jednoosobowe dowodzenie, jeden dowódca odpowiada, on ma w czasie pokoju, zawczasu, te rzeczy wszystkie się ustala. Nie dopiero jak pocisk leci, a rakieta, no dobrze, to kto ma to zniszczyć? Dobrze, ja będę meldował, ty będziesz zniszczył, poczekaj, jeszcze, bo jeszcze... Ale to jeszcze pół biedy. Jeszcze jest co wleciało, co wyleciało, ale nawet załóżmy, że w pewnych sytuacjach być może, no... Tak jest. Natomiast nie wiem, jak wyglądają te systemy ostrzegania. Natomiast pojawia się inny problem. Nie, pojawia się najpoważniejszy problem, co my mamy powiedzieć ludziom. No tak, ale to my mówimy właśnie, to ludzie słuchają, ci prości ludzie, że ja tam jadę, z nim mam kontakt, to oni po prostu pytają się, o co tu chodzi? No to jest oczywiste, proste. Przeciętnego śmiertelnika, obywatela Rzeczpospolitej nie interesuje, kto komu co meldował. Jak to wyglądało, jak ta rakieta leciała. Jego interesuje, czy rakieta została zestrzelona, czy wojsko się wywiązało z zadania, które dostało powołane. A powinna być zestrzelona? Oczywiście, że tak. Powinna być zestrzelona? Oczywiście, że tak. I bez gadania, bez szemrania żadnego. Wykonywać. Zadanie ma być. I dowódca podejmuje decyzję, ma takie kompetencje. Jeden wydaje komendę, niszczona i meldowanie wykonania zadania. To jest cała rzecz. Teraz, jeżeli ktoś mi mówi, że rakieta, jak trafi, to jest potężna, ma tam 2 tony, ponad 2 tony waży. Samego ładunku wybuchowego ma 450 kg. No to co, to jest odkrycie jakieś? To do czego my się przygotowujemy? Do zestrzeliwania takiego aparatu latającego wielkości ptaka? Średniej wielkości czy bociana? Do czego wojsko zostało powołane? Żeby wykonało zadanie. I społeczeństwo oczekuje, że to zadanie zostało wykonane. I teraz, że to ona może wyrządzić krzywdę.
Jedna rakieta. Panie redaktorze, to jest jedna rakieta. My mamy problem z jedną rakietą. Ukraińcy są... No to już któraś z kolei. Usmasowane... Od czasu do czasu mamy problem z jedną rakietą. No cały czas jest jedną rakietą. My się do tej pory nie poradziliśmy, tak? W Ukrainie w przestrzeni zmasowanych uderzeń powietrznych jest 100, blisko 100 rakiet i nieraz ponad 100. I różnych typów. Są też i drony, szachidy. I co? Ja tam nie słyszę, żeby tam dyskutowano, czy zestrzelić, czy nie strzelić. Jest wojna. No ale Ukraina jest w stanie wojny. A my to co, gdzie jesteśmy? My jesteśmy na zabawie wiejskiej, czy my jesteśmy gdzie? W strefie przyfrontowej. Przecież my jesteśmy też w wojnie. Panie redaktorze, nieprawda, my jesteśmy dzisiaj w wojnie z Rosją. Jaką? Informacyjną cały czas. To jest też wojna. I czym jest ta rakieta? To jest konwencjonalny... To jest komponent konwencjonalny operacji informacyjnej rosyjskiej. Bo proszę, co się dzieje? Rosjanie specjalnie wysyłają te rakiety? Oczywiście. Specjalnie wlatują one do Polski i naruszają naszą przestrzeń? Tak, one są zaprogramowane. I to jest w ramach operacji informacyjnej, wojny informacyjnej. Bo proszę, jakie cele? Po pierwsze, wystarczy nasze społeczeństwo, które w dalszym ciągu nie widzi poprawy w tym zakresie, żeby bezpieczeństwo się poprawiło, bo politycy dyskutują, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić, wyleciała, i wszyscy zadowoleni, że wyleciała. Jeszcze powinni wysłać podziękowanie do Putina, że to się tak stało, że nie upadła, że nie zrobiła krzywdę. No, no ja nie wiem, do czego tu dochodzi. I teraz tak, co, politycy się kłócą, czyli teraz to społeczeństwo w dalszym ciągu, ci tam obywatele, którzy, sól ziemi, tej ziemi, tam gdzieś przy granicy czują się dalej niebezpieczni, coraz bardziej niebezpieczni, coraz większy mają strach, dzwonią do mnie, mówią, panie generale, co się dzieje? Dalej rakiety, a tam dyskusje trwają. Tu dyskusje trwają, bitwa polityczna się rozkręca, wojskowi mówią jedno, ci mówią drugie, trzecie i rakieta wlatuje, wylatuje, tak? I dalej problem jest nierozwiązany. W dalszym ciągu mówimy, że nie można, że to zrobi się krzywda. Tak, bo samo wojsko siebie nie broni. Ono broni narodu. Jest konstytucja, a granica ta lądowa i w powietrzu jest tak samo ważna. Taką samą ma rangę. Panie redaktorze, to można porównać ten wlot tej rakiety H-101. To jest przecież prawie 2,5 tony, tak? Do wjazdu takie... i wyjazdu batalionu czołgów. No i teraz batalion czołgów sobie wkracza, tu rosyjski od strony Białorusi, idzie pod Hajnówkę i wszyscy, nic się nie stało. On wyjechał, no proszę, że wyjechał. No aberracja. My, Rosja pokazuje nam, że nie jesteśmy bezsilni, bezradni, kłócimy się. To jest wojna informacyjna. Ośmieszani jesteśmy też o naszych sąsiadów. To jak to komentują, sami Ukraińcy jak komentują i tak dalej. I co jeszcze najważniejsze? To też promieniuje. Czyli Rosja nas osłabia tym. No ale pokazujemy, że mimo nakładów potężnych pieniędzy, miliardów na obronę powietrzną, dalej nie potrafimy się bronić. Rakieta ma być zniszczona, ma być podjęta próba. Natomiast jest ważne wszystkie elementy towarzyszące obronie przez taką rakietą powietrzną. Obrona cywilna kraju, że miejscowa ludność jest powiadamiana o takim zagrożeniu, zajmuje właśnie miejsca w ukryciach, tak jak to jest w Ukrainie. Nie przy każdym ruchu rakiety wzdłuż granicy Rzeczpospolitą. Po to, żeby jak ją zestrzeli, żeby te odłamki nie spadły na głowę, tak? I nie zrobiły krzywdę. To wszystko ma działać tak, a nie tylko sobie wojsko i w osobie wojsku my rozmawiamy. A co dalej? A co dalej? Ile razy jeszcze, panie redaktorze, taka rakieta będzie wpadała? Ile? I będziemy znowu mówić, że no wyleciała. I jeszcze tak tłumaczą, ja to już się, no to śmiać się oczywiście, no, że jak koń ten z wozem drabiniastym sobie wjechał i zawrócił. Przecież to jest rakieta z dużą szybkością. Ona wykonuje określony manewr. To jest to jest określony czas i przestrzeń. No przecież to nie jest, tak się odbywa. To nie deskorolka. Panie generale. No nie wiem, no panie redaktorze, pan jest zawsze w trudnej sytuacji stawia i tak dalej. No pora się pokazać. Wojsko pokazuje siłę. Rosjanie po prostu ci pokazują. Panie generale. Testują, podają nas. I co jest? To jest, o to wszystko jest odnotowywane tam. Tam buduje się pewna wiedza i świadomość poznawcza, która zaprocentuje. Jeżeli my nie zrobimy tego,
To będzie działo się dalej. To nie koniec. Za to my musimy tutaj postawić kropkę, bo nas sport wygania już pomału z naszego programu. Dziękuję serdecznie, generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dziękuję, panie generale. Dziękuję, panie redaktorze. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mówić o zestrzelonej rakiecie. Chciałem jeszcze o karcie rodziny wojskowej, o której wspominał minister Kosiniak-Kamysz, ale zobaczymy, czy to zadziała. Jak zadziała, to obiecuję, że skomentujemy, a może przy okazji będziemy rozmawiali wreszcie o zestrzelonej rakiecie. Właśnie. Życzę z całego serca. Dziękuję bardzo, panie polskiemu narodowi życzę wreszcie. Drodzy państwo, a ja na zakończenie przeczytam wyniki naszej sondy. Czy dzisiejsze wejście służb do domów polityków było uzasadnienie? Po pierwsze, gratuluję serdecznie mobilizacji obydwu stron w tym sporze, gdyż tak odpowiedziało 58% z państwa, nie 42% z państwa, ale oddaliście państwo blisko, otóż mam nawet zmianę, tak 59, nie 41, ale oddaliście państwo blisko 4000 głosów, także właściwie to już mamy całkiem miarodajne badanie. Dziękuję ślicznie państwu za opinii publicznej. Dziękuję państwu ślicznie za ten program. Ja w poniedziałek za tydzień tradycyjnie o godzinie 18. Jutro zapraszam zapewne w imieniu Huberta Biskupskiego. Żegnam się. Do zobaczenia. Koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.